Ho, czy są tu kochani moi grzeczni widzowie? Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam was kochani, mamy vlogmas, dzisiaj dzień szósty, a jak dzień szósty to kochani Mikołajki. Tak moi drodzy, jest jeszcze rano, bo jest godzina 6:30, jest na polu ciemno, ja już jestem prawie, można powiedzieć, gotowa, przed chwilą zrobiłam sobie makijaż, ale jestem jeszcze moi drodzy w piżamie, w mojej ulubionej, ciepłej piżamce. Idę za chwilę, robię śniadanie. Damian też wstał do szkoły. Dzisiaj w szkole mają Mikołajki. I oto jest właśnie Damiana czapka. Pożyczyłam sobie właśnie teraz od niego, żeby się, kochani, z Wami przywitać. Wiecie, tak mikołajkowo w tym vlogmasie szóstym. No, także, kochani, co? Nie przedłużamy tego. Zaczynamy vlogmas dzień szósty. Polecimy robić, kochani, śniadanie. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że no, jestem jakoś głodna. Jak zawsze rano wstanę, to wiecie, czasem nie jem śniadania, przeważnie nie jem śniadania, lecę właśnie Damiana zaprowadzić, Kamilę zawieźć i dopiero wtedy, jak wracam, jem śniadanie. Ale dzisiaj nie. Dzisiaj idę robić śniadanie, zjemy właśnie razem z Damianem. No, a potem dopiero cappuccino, jak wrócę. Także ja lecę robić śniadanko. Was zapraszam na vlogmasa. Drodzy, już ubrać, jest po godzinie 7. Tak mi się nie chce dzisiaj wyskakiwać z tej piżamy, ale niestety muszę, jest tak fajna, przyjemna, że nie ma, kochani, jak w piżamce, ale dobra, ja idę, zbieram się, ubieram się, no i jeszcze będziemy mieć chwilę czasu, żeby wyjść, a może sobie jeszcze zrobię właśnie cappuccino, tylko idę się najpierw ubrać. To ja już jestem prawie gotowa, jestem właśnie ubrana, założyłam sobie takiego golfa. No i powiem Wam, że zimno na polu, naprawdę zimno, wypuściłam psa, no to powiem Wam szczerze mówiąc, nawet pies nie chciał wyjść na pole. No jest zimno. Mamy jeszcze trochę czasu, bo jest dopiero w 7:30, więc właśnie cappuccino, powiem Wam, nie zrobiłam. Zrobię dopiero na spokojnie, jak przyjdę, prawie się zagrzeję. Teraz idę Damianowi właśnie przyszykować jeszcze tam ubrania i właśnie tą czapkę, żebym nie zapomnieli tej czapki świętego Mikołaja, no bo przecież, jak wiecie, dzisiaj Mikołajki, dzisiaj mają mieć właśnie motyw jakiś świąteczny, czapkę Mikołaja, więc no, wyciągnę Damianowi właśnie bluzę, ma taką czerwoną, mega czerwoną, z takim wielkim Rudolfem, Reniferem, no i czapka Mikołaja, no i świetnie będzie wyglądać. Dobra, kochani, lecę przygotować mu wszystko, już się będzie ubierał i lecimy. To lecimy, moi drodzy, do szkoły. Czapkę mamy, no idziemy, otwieramy Damian bramkę i wychodzimy. Kurczę, powiem Wam, że zimno. No, fajnie tutaj jest, co? Takie czapeczki są właśnie na ogrodzeniu. Dobra, lecimy do szkoły. No, to ja wracam już z powrotem, Damian w szkole. No i lecę zrobić sobie teraz takie ciepłe, gorące cappuccino, bo powiem Wam szczerze mówiąc, zmarzłam trochę. No, zimno dzisiaj, naprawdę zimno. A też Wam powiem, że w ogóle też się ciężko trochę idzie, bo dlatego, że no ślisko jest. Ślisko, gdzie niegdzie trochę zaspy. Tu już idę tędy, co samochody wyjechały, ślad. Jest trochę lepiej, no ale to błoto takie pośniegowe, to wiecie, trochę jest ślisko. Ale dobra, już mam blisko. Thank you.
quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance, drums are calling, but no one heeds their call tonight. No, to kapuczyno, kochani, zrobione. Idę sobie teraz właśnie wypiję, obejrzę jakieś pytanie na śniadanie, właśnie teraz leci. No i jak wypiję kapuczyno, to idę robić właśnie działać obiad. Może zmontuję tę część właśnie też tego vlogmasa, żeby wiecie, jak najszybciej Wam też później wieczorem go wstawić, żeby nie tak było późno. Więc tak montuję właśnie połówkę i potem drugą połówkę. Także więc ja sobie piję teraz, moi drodzy, cappuccino. No i idę coś obejrzeć, no i ten obiad, myślę, że dzisiaj zrobię taki obiad ziemniaki, marchewka w naczyniu żaroodpornym, na górę jakieś mięsko, no i będzie się piekło w piekarni, tylko też chyba dzisiaj po prostu taki będzie obiad. I tak, moi drodzy, dzisiaj będzie wyglądał obiad. Ja to jeszcze muszę przykryć oczywiście to naczynie górą właśnie od tego żaroodpornego, przykrywką. No i wkładam teraz to właśnie do piekarnika, gdzieś tak może na godzinkę. No i będzie się, moi drodzy, piekło. Tylko to, jak mówię, muszę to właśnie jeszcze przykryć. Tu mam akurat schab przyprawiony i są oczywiście ziemniaczki, marchewka, no i wszystkie przyprawy. Także więc taki obiad, moi drodzy, dzisiaj będzie. I mamy przykryte, wkładam teraz to do piekarnika i pieczemy. Ja teraz lecę, moi drodzy, po Damiana do szkoły. Tak więc no, czas. Powiem Wam, że jakaś taka odwilż u nas, coś właśnie topnieje. Właśnie teraz narosła jakaś straży, wyje. No, także odwilż, moi drodzy, odwilż, całe szczęście. Jestem, moi drodzy, w domu. Jak zawsze widzicie, od tej czapki rozczochrana z tymi włosami, to naprawdę jest, powiem Wam, no makabra w zimie, jak te czapki się nosi, bo rzeczywiście faktycznie ciężko jest je ułożyć, odstają po prostu w każdą stronę. Ja na razie jestem teraz w domu, powiem Wam, zabieram się teraz właśnie za no sprzątanie, za odkurzanie. Muszę tutaj trochę poodkurzać, ogarnąć. Miałam zmienić pościel na świąteczną, ale nie wiem, czy dzisiaj to zrobię, czy dopiero chyba jutro, bo dlatego, że później muszę jeszcze jechać do miasta. Tak więc nie wiem, o której wrócę, a wiecie, też muszę zdążyć zmontować tego vlogmasa. Tak więc no chyba dzisiaj na razie pościeli nie zmienię, tylko pewnie jutro chyba nigdzie się nie będę wybierać, więc będę w domu, więc będę miała na to o wiele więcej czasu. No, to jak mówię, potem pojedziemy na rynek, może wstąpimy jeszcze do jakiegoś sklepu, chciałam kupić jakieś takie, wiecie, dekoracje, jakąś taką jarzębinę, albo nie wiem, jak te kuleczki się nazywają, wypadło mi z głowy, takie, wiecie, czerwone. Właśnie dzisiaj nawet w telewizji w pytaniu na śniadanie mówili na ten temat właśnie. No i nie mogę sobie teraz przypomnieć, no trudno, ale na pewno każdy będzie wiedział, o jakie kuleczki czerwone na takich, wiecie, gałązkach. No, także myślę, że może coś dokupię. A w ogóle powiem Wam, właśnie chciałam Wam pokazać. Ubrałam dzisiaj właśnie te kolczyki z Sinseya, właśnie te mniejsze, które Wam pokazywałam, te kuleczki, co jeszcze tam miały perełkę. Miałam tu właśnie sobie też dopiąć perełkę, ale na razie nie przypiłam, tylko ubrałam właśnie
te kolczyki. No i powiem Wam, że bardzo fajnie wyglądają te kolczyki. Tak ładnie są obkręcone. No, ładnie to powiem Wam wygląda. Bardzo fajnie właśnie jak są zapięte wyglądają, bo są takie obkręcone, mają takie właśnie perełki białe. Są takie delikatne, jak widzicie, nie widać je tak bardzo, że takie wielkie, wiecie, koła, tylko takie no fajne, minimalistyczne, a ładne kółeczka ładnie wyglądają. Także tak one się prezentują właśnie jak ubierzecie. No powiem Wam, fajne. Fajne, nie muszą wszystkie, wiecie, kolczyki wielkie, olbrzymie, bo takie też można nosić. Nie wiem, idę sobie spiąć właśnie teraz te włosy, bo po prostu jestem rozczochrana. No i biorę się, kochani, za odkurzanie. No i odzywam się, moi drodzy, do Was później. O właśnie, jeszcze się do Was tutaj, kochani, odezwę, póki jeszcze nie wyszłam stąd. Przypomniałam sobie, żurawina, właśnie, chodziło o żurawinę, moi drodzy, o te kuleczki, bo one są takie większe. I chodziło o żurawinę, żeby była taka piękna gałązka z żurawiną, z takimi właśnie pięknymi kulkami, właśnie widziałam w Intermarché. Tak więc może podjadę jeszcze sobie do tego Intermarché i zobaczę, czy jeszcze w ogóle mają, bo ostatnio jak byłam, to właśnie były. No, widzicie, przypomniałam sobie, żurawina. My teraz właśnie z Kamilą jedziemy. No i zobaczcie, jaka pogoda. Sypie śnieg, zasypało znowu mi szyby w samochodzie. A widzicie? Była odwilż, a to teraz sypie śnieg. I jak widzicie, sypie śnieg. Jak Wam pokazywałam, miałam całą szybę zasypaną. Jesteśmy teraz tutaj właśnie na rynku. No i powiem Wam, na rynku już się dzieje, bo jest to szopka. No i jest choinka już ubrana w bombki czerwone. Zaraz Wam tutaj pokażę, ale sypie. Na rynku już szopkę. Szopka jest, choinka jest, także moi drodzy, święta tuż, tuż. No i zima też jest. Strasznie powiem Wam, sypie, że aż się ciężko idzie. A teraz, moi drodzy, idziemy z Kamilą w jedno miejsce. Gdzie idziemy, Kamila? Do salonu. No właśnie, miałam powiedzieć do salonu fryzjerskiego. No, idziemy do salonu kosmetycznego. Kurde, jak się źle w ogóle mówi, patrzę, bo ten śnieg leci aż do buzi. No, także Kamila stwierdziła, że idzie przebić ucho, bo chce mieć trzy kolczyki, no nie? Masz dwa? No i jeszcze jednego. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? No i zobaczcie, Kamila ma kolczyka. Jest, kochani, kolczyk trzeci.
On jest taki kolor błękitny, właśnie taki jet, taki ładny. Fajnie to. I co? Zadowolona, Kamila? Tak. W końcu trzeci kolczyk. Chyba na tym już się skończy, no nie? No może. No nie może, tylko ostatni. Widzicie? I kochani, zajechaliśmy z Kamilą, gdzie? Do Sinseja, byliśmy w Sinseju. Znowu, już kolejny raz w tym tygodniu. Ale szczerze mówiąc, wam nic nie nagrywałam. Naprawdę nic już nie nagrałam, bo było jedno i to samo. Kupiliśmy tam trzy rzeczy, to wam pokażę, jak wrócimy do domu. A poza tym powiem wam, normalnie jechać z Kamilą na zakupy, to jest normalnie tragedia, no nie, Kamila? Tak, my się śmiały strasznie. Szczerze powiem wam, byłyśmy właśnie... gdzie my były teraz? W Rossmanie. I Kamila się ze mnie śmieje, wiecie z czego? Kamila, powiedz. No, co by się stało? No, wyszła. Ja bym się przewróciła. Powiem wam tak, żebym się przejechała przez cały sklep, ślisko, nie wiem, musiało być mokro, no nie? I tak pojechałam, ale się nie wywróciłam, tylko przejechałam się jakby po prostu, wiecie, po lodzie na łyżwach. Ale śmiesznie by było, jakbym się przewróciła. No, no właśnie, Kamila mówi, żeby śmiesznie, bo ja bym się przewróciła. No naprawdę, musiałabyś mnie podnosić. Bo... Dobra, kochani, w Rossmanie my kupili, Kamila sobie kupiła taki dezodorant i zobaczcie, co my dostali. Dzisiaj są Mikołajki i my dostałyśmy pierniczka, serduszko w czekoladzie. I powiem wam, że to jest takie nawet dość grube. No, także widzicie, tutaj pisze dla ciebie, bo lubisz pomagać. Także, kochani, mamy pierniczek, zjemy potem, no nie? Jak przyjedziemy z Damiankiem, się podzielimy. Mężowi też dam, więc zjemy w czwórkę takiego piernika, bo jest dość gruby. No, a teraz co? Jedziemy do domu. I hejeczka, moi drodzy, wracam do was z takim malutkim holem zakupowym, powiem wam, Sinseja. Jeszcze jedną rzecz mam z takiego innego sklepu, ale to już wam nie powiem, bo to jest taki sklep gdzieś tam, taki jakby wiecie, osiedlowy, taki, no po prostu taki sklepik. No powiem wam, że już się naprawdę ciemno robi na polu. Teraz przed tym sypał śnieg, teraz pada deszcz ze śniegiem. Także kochani, ja się muszę teraz streszczać, bo już naprawdę się robi późno. Właśnie wam pokażę te rzeczy, które my kupiły z Kamilą w Sinseju, bo dlatego, że później, moi drodzy, uciekamy, idziemy na roraty do kościoła. Tak, byliśmy wczoraj właśnie z Damianem, Damian zbiera obrazki. Kamila też była, także więc musimy się streszczać i pędzimy później, kochani, na roraty. Także dobra, moi drodzy, zacznę może od rzeczy ze sklepu takiego, taki stacjonarny sklepik, tam jakaś pani prowadzi. Tak więc, moi drodzy, kupiłam wianek. Kupiłam w końcu wianek. Wianek kosztował, od razu wam powiem, 19,90. Właśnie mi chodziło o taki wianek. Chciałam, żeby on był trochę bardziej, wiecie, grubszy, ale niestety nigdzie nie ma takiego, żeby on był tak śniegiem osypany, żeby miał czerwone, żeby miał szyszki. Niestety nigdzie tego nie było. W Sinseju były, ale tak troszkę inaczej wyglądały. Były też drogie i w sumie mi się nawet nie podobały, więc kupiłam właśnie w takim sklepie. Zobaczcie. On jest zapakowany, na razie go nie wyciągam, bo trochę tego śniegu tutaj, zobaczcie, goni, sypie się z tego. Więc pokażę go wam tak może w opakowaniu. Także więc, moi drodzy, taka zielona naokoło gałązka, na której są po prostu szyszki. No i ta właśnie takie kuleczki żurawiny. No i do tego, no to jak mówiłam, szyszki, żurawina. I cała gałązka jest jakby osypana właśnie śniegiem. Powiem wam, że przepięknie to wygląda. Ja ten wianek chciałabym założyć, myślałam, do salonu właśnie na okno, gdzie są te klamki, wiecie, tam powiesić sobie, żeby na oknie pięknie wyglądało. I albo go tam, albo z Kamilą my jeszcze sobie pomyślały, a może do kuchni, bo w kuchni... no, by tak fajnie, przyjemnie też było, zresztą więcej czasu spędzam w kuchni, no to tam może na okno bymy dali ten wianek. Także no zobaczymy, no. Także moi drodzy, mam wianek, jestem zadowolona, w końcu kupiłam taki, jak chciałam. Osypany śniegiem, z czerwonymi dodatkami, szyszki są. Czego można, kochani, chcieć więcej? Także kochani, taki wianek kupiłam. No i przejdźmy do rzeczy Sinseja. Do Sinseja mówiłam wam, że pojadę szczególnie właśnie po jedną rzecz. A w ogóle zobaczcie, jestem w czapce Mikołajka, bo jak dzisiaj Mikołajki, to Mikołaj, czapka Mikołaja musi być. A mianowicie Sinseja, zobaczcie. Do Sinseja my pojechały właśnie po
taki samochód. Taki samochód właśnie jeszcze Damianowi nie pokazywałam, bo taki samochód chciał Damian z tą choinką, żeby byli ostatnio widział i tak się zastanawiał, ale później mówi, mama, ja bym chciał ten samochód z tą choinką. No to więc mówię, kurczę, dzisiaj z Kamilą pojechały i mówię, jedziemy. Przy okazji, jak widzieliście, my z Kamilą pojechały, żeby Kamila sobie przybiła ucho, no i potem my pojechali do tego Sinseya. Także kochani, jest ich sporo, powiem Wam, one w tamtym roku też były. W tamtym roku chciałam kupić Damianowi, to już było tak bardziej już przed świętami i powiem Wam, że już nie było tych samochodów. Wszystkie się wykupiły, nie było ani jednego. Tak więc teraz kupiłam, bo jest ich sporo, bardzo dużo jeszcze jest ich na półce i jeszcze są takie ładne dla dziewczynki, na przykład taki pudrowy róż i ma białą choinkę ze srebrnymi takimi końcówkami. Naprawdę też pięknie wygląda, zresztą widzieliście, pokazywałam Wam we wczorajszym vlogmasie. No, także moi drodzy, samochodzik jest, samochód jest w cenie 29,99. Także kochani, jest samochód, drn, 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 drn. Dryn, 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 dryn. Będzie stał u Damiana na komodzie. Właśnie muszę mu tam posprzątać, pościągać wszystkie zabawki, no i tak bardziej udekorujemy. Będzie ta chatka właśnie piernikowa, ta z tej pijanki. Oczywiście samochód, choinkę tam już ma, jak widzieliście, jak otwiera kalendarze, to już jest taka biała choinka, do której przyczepił dzwoneczki czerwone. Też pięknie wygląda. Ale taki pojazd, moi drodzy, autobusik, taka parówka z choinką, który wiezie choinkę ośnieżoną. No powiem Wam, że te samochody naprawdę są na topie i w tamtym roku, i teraz, i chyba nie wiem, co roku może będą. Także taki, kochani, samochodzik. Dobra, moi drodzy, jeszcze mam dwie ostatnie rzeczy z Sinseya. Powiem Wam, ale przepiękne. Zaraz już Wam tutaj je pokażę, tylko sobie je tutaj poprawię. Oczywiście muszę patrzeć, żeby mi czapka z głowy nie spadła. I tadam! Zobaczcie, moi drodzy, jakie słodziaczki. Takie piękne słodziaki. Takie słodziaki my właśnie zakupili w Sinseju. Jeden jest Kamili, drugi jest dla Kamili koleżanki. Także pojechaliśmy właśnie po takie, kochani, prezenty. Szukaliśmy czego innego, ale stwierdziłyśmy, że jak nie ma, to naprawdę zobaczcie. Czy nie są słodkie te reniferki? No moim zdaniem są przecudowne. Także takie, moi drodzy, renifery przyjechały z nami po prostu do domu. Naprawdę są świetne. Cena takiego reniferka to jest 30 zł. Także moim zdaniem niedużo. Mają przepiękne szaliki z taką śnieżynką. No cudowne są, powiem Wam, świetne. Takie misiaki. No. Czyli takie my dzisiaj zakupy z Kamilą poczyniły, trochę my się powygłupiały, pośmiałyśmy się, no i powiem Wam, że dzień nam fantastycznie zleciał. Także kochani, reniferki w Sinseju, jak komuś się podobają. No, także więc moi drodzy, na tyle by było zakupów. Taki mały haul zakupowy, jak Wam się, kochani, podobał taki vlogmas, moi drodzy, to pamiętajcie, kochani, o łapce w górę. Oczywiście już będę, kochani, kończyć tego vlogmasa, bo jak wiecie, uciekamy na roraty, jest ciemno. Ja jeszcze muszę zdążyć zmontować tego vlogmasa, żeby Wam właśnie wrzucić, żeby się wstawił właśnie. No, także kochani, dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału oczywiście. Zostawcie jakiś ślad po sobie pod vlogmasem, pod filmem, komentarz, cokolwiek, będzie mi bardzo miło. A my się, moi drodzy, widzimy w kolejnym vlogmasie i to już jutro. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. Buziaczki i do kolejnego vlogmasa, do jutra. Pa, pa!